W ogóle idea wzięła się jeszcze sprzed czasu związanych z moją książką W mieście szytym na miarę, Mrągowo i okolice. Tak naprawdę, jeżeli piszę i gdy piszę, to właśnie wtedy, kiedy ktoś mnie inspiruje. I zobaczyłam, że w Mrągowie jest wiele miejsc, wydarzeń, sytuacji, które inspirują mnie i innych. Później, kiedy została wydana książka, pomyślałam sobie, że nie chcę zwykłych spotkań autorskich. Chcę właśnie tych ludzi wyjawić jakby na światło dzienne, pokazać, że są, że mamy fajnych ludzi, że Mrągowo jest fajne i to my je tworzymy, szyjemy sobie jak ubranie indywidualnie na miarę. Bohaterami są ludzie, którzy zostali tutaj opisani lub wspomnieni w tej książce. To oni wychodzą na scenę, na moje zaproszenie i mają swoje 5 minut, kiedy mogą powiedzieć, jak to było i jak jest teraz. Teraz ten blok czwarty jakby spotkań to będą przedstawiciele kręgu nauczycielskiego, kultury, ale też osoby z grupy wsparcia z niepełnosprawnością. I to jest takie niesamowite, że będą dwie emerytowane nauczycielki, które były po latach wspomniane przez ludzi przy pocztówce dla nauczyciela, takim felietonie, i to dziś ludzie wspominają. W ogóle to spotkanie jest taką okazją, bo później będzie kawiarenka, kawka, herbatka, do nawiązywania relacji, kontaktów, wspólnych więzi. Później tutaj jest te after party, które jest czasami ważniejsze niż nawet to, co się dzieje na scenie. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia w tym roku. Od godziny 18 spotykamy się w budynku przy ulicy Spacerowej 2A naprzeciwko przedszkola Kubuś. Dlaczego warto przyjść? Dlatego, że nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma i potrzebujemy się nawzajem i Mrągowo potrzebuje się mnie nawzajem i jest miastem szytym na miarę dla każdego z jego mieszkańców.